Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już drugim odcinku chyba z Undercover, jak dobrze pamiętam. Na live mieliśmy zaczęcie tej misji, teraz sobie dokończymy. Konkretniej rabusie albo klauni, jak to woli, napadli na bank i złapaliśmy dwójkę i teraz lecimy namierzyć trzeciego. Dawajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z LEGO. Undercover, czy tam LEGO City Undercover, jak to woli. Na szczęście mam na mapce, to też nie muszę patrzeć cały czas na drogę, na te klocki. Też speedboosta sobie zostawię. A i nie tu. Najgorsze jest to, że te autka wolno, straszliwie wycofują. A tutaj mam wjechać w jakiś sposób. No nie wyjadę. Okej. Tam jest wejście chyba, widzę. Tak, to jest wejście, przepraszam, wjazd. Cyk. I mamy... Proszę bardzo. I trzeci, rozumiem, uciekł na statek. Okej. Jesteśmy jako Chase McCain, chyba tak się nazywa, tak? Czyli właściwie główny protagonista naszej gry. Tak też nie chcę za dużo wam zdradzać fabułę. Tamten jest podejrzany chyba, bo jest pomarańczowy. Wracając, nie chcę wam zdradzać za bardzo fabuły, ale z tego co wiem, ty tak właściwie mogę powiedzieć, to głównym... A dobrze, zaraz. Can you do me a solid? I need to get that gate open. It would be my pleasure. Great. Follow me. Okej, wracając, to głównym protagonistą jest właśnie Chase McCain, a antagonistą jest niejaki Rex. Bardzo mocny zresztą złodziej, kryminalista, tak mogę powiedzieć. Dzięki, ziomek. A, bo ty mnie podniesiesz, dobra. Jaki pomocny człowiek. Dobrze. Też wiecie co, naprawdę bym się wam rozpowiedział o tej grze, ale no nie będę wam zdradzać fabuły. I co, tu mam skoczyć? No bo tu już nie wskoczę. No to muszę tu skoczyć, rozumiem. No nie. Dobrze, ale wracając, ten trzeci się ukrywa na statku. A w sumie co ja tam wam będę więcej mówić, po prostu oglądajcie gameplay. I tak też z LEGO, które się będą na pewno pojawiały, niszcząc Undercovera, to Jurassic, bo je po prostu mamy. Już chciałbym kiedyś Avengers Marvela, żeby się pojawił, ale nie obiecuję. Aha, dobra. Nie mogę zapominać, że w LEGO zawsze trzeba wszystko niszczyć, co się tylko możliwe. Co się tylko dało, przepraszam. Dobra. I zrobiliśmy małe zwarcie. I działa. Więc świetnie. Dzięki, ziomek, za podwózkę. Na górę. Excuse me. Can you tell me how I get onto that cargo ship? Easy. I just whistle and Larry and the crane will give you a lift. Great. Which I will gladly do once my lunch break is over. Okay. Which will be never, because a lousy seagull stole my sandwich. I'll go and find it for you. You'll know it's my sandwich, as it's approximately the size of a sandwich. If it has cucumber in it, then it is not my sandwich.
też widzicie misję, którą musimy zrobić, by on nam pomógł jakby dostać się na statek, jest odnalezienie jego kanapek. Są kanapki właściwie. Widzicie... A, dobra, dzień dobry. Widzicie właściwie, jak śmieszna jest ta gra i ogólnie, że Lego są zawsze śmieszne. Żeby gościu nam pomógł złapać złodzieja, musimy mu oddać kanapkę, więc... Proszę. I co, teraz pamiętasz, jak się dostać na prom? Czy tam statek, przepraszam. I lecimy złapać naszego trzeciego rabusia. Też na cutscenkach postaram się nic nie mówić. Jesteśmy na statku i musimy znaleźć naszego trzeciego klauna, który, jak dobrze rozumiem, jest tu w kontenerze. Dokładnie. Nie zwierz. Szybki. Właśnie jak mogę wam pomóc, nie jako jeżeli chodzi o tą misję z klaunami, to oni są szybcy, więc musicie sobie jak najmniej pozwalać na błędy, chociaż jak będziecie daleko od nich, to oni po prostu się zatrzymują. Tak to działa generalnie. I cyk. I napad na bank wiśniowy. Misja zamknięta. Rozdział drugi. Powiew przeszłości. Co ja myślę, że zakończymy sobie tutaj. Zakończyliśmy pierwszy rozdział. Taki krótki odcinek, ale no. Zakończyliśmy pierwszy rozdział, więc widzimy się w kolejnym odcinku z drugim rozdziałem. Cześć.